Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Maryniak, jestem doktorantką Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejszy referat w żaden sposób nie jest związany z przygotowywaną przeze mnie pracą doktorską. Turkienistyką zajmuję się jakby z zupełnie innej strony i nie jest to związane z moimi studiami doktoranckimi, ale zajmuję się nią od dawna i śmiem twierdzić, że będę mogła Państwu coś opowiedzieć ciekawego. Raczej mój referat niezbyt pasuje do tej sesji, ponieważ nie jest on zupełnie filozoficzny, jest literaturoznawczy, proszę Państwa. I to, co będę chciała Państwu pokazać, to nazwałam to największymi zbrodniami raz myślących, ale lepiej byłoby pewnie to nazwać nawet losami upadku w dziełach Tolkiena, przy czym upadku tego rozpoczynanego wielką literą, jako pewnego fenomenu, nazwijmy to wstępnie religijnego. Ale rozpocznijmy od źródeł. Lista źródeł jest krótka. Silmarillion. Ale będzie to Silmarillion w wersjach zapisanych przez Tolkiena ojca. Mam bardzo ortodoksyjne podejście do dzieła Tolkiena i uważam używanie opublikowanego Silmarillionu, tekstu zresztą, który mamy po polsku w bardzo przyjemnym przekładzie pani Skibniewskiej, za nieuczciwe naukowo w stosunku do Tolkiena, w stosunku do tolkienistyki. Jedynym Silmarillionem, na którym można opierać prace naukowe tolkienistyczne, jest Historia Śródziemia. 12 tomów. Po polsku mamy wydane dwa pierwsze tomy w wersji, trzy pierwsze w wersji po polsku podzielonej na trzy, czyli Księga Zaginionych Opowieści. I to jest jedyny Silmarillion, który Tolkien ojciec napisał i na którym możemy dokładnie się wzorować. Ponieważ nigdy nie został on oddany jako skończona książka do druku, wszystkie wersje starsze, młodsze, zawarte w Historii Śródziemia będę tutaj traktowała jako równowarte. Więc mogą czasami zobaczyć Państwo teksty z Księgi Zaginionych Opowieści, mogą czasami zobaczyć Państwo teksty z Morgoth's Ring, czyli Pierścienia Morgota z ostatnich tomów. To pierwsza sprawa. Druga sprawa taka, że wszystkie cytaty będą po angielsku. Ponieważ analizuję teksty Tolkiena, a nie polskie ich przykłady, i ponieważ zależy mi szczególnie na języku, na sposobie pisania samego Tolkiena, nie będzie tutaj cytatów po polsku. Mam nadzieję, że wszyscy sobie poradzą. Zresztą najważniejsze fragmenty będę bardzo zaznaczała, ale z góry przepraszam osoby nieznające angielskiego. A teraz wyjaśnijmy sobie następne pojęcia. Rasy myślące. Jakie rasy myślące będziemy mieć wśród Ziemi? Będziemy mieć Ainurów po pierwsze, czy też właściwie na Ardzie. Nie mówmy wśród Ziemi. Oczywiście elfy, ludzi, krasnoludy, następnie hobbitów oraz enty. I teraz, którymi rasami będę zajmować się szczególnie w tej prezentacji? Trzema pierwszymi. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że w Silmarillionie, owszem, znajdziemy różne ślady wszystkich tych ras, ale Silmarillion przede wszystkim w różnych swoich fragmentach, w różnym natężeniu dotyczy trzech pierwszych. Poza tym problem z krasnoludami jest taki, że rozpoczynają swoje życie w legendarium tolkienowskim jako istoty niewiele lepsze od orków, jako istoty jednoznacznie negatywne. Z czasem oczywiście bardzo się zmieniają, ale rozpoczynają z zupełnie innego moralnego miejsca w legendarium, więc ciężko byłoby pokazać jakieś jednoznaczne do nich podejście. Może gdybym całe 20 minut im poświęciła, byłoby prosto, ale skoro chcę się zająć większą liczbą ras, to muszę krasnoludy zostawić na boku. Z hobbitami
Problem jest taki, że hobbici pojawiają się w gruncie rzeczy znikąd. W pewnym momencie są po prostu na Ardzie. Nie mamy ich tak niewiarygodnej prehistorii, a poza tym hobbici moralnie i zresztą też fizycznie są bardzo bliscy ludziom. Umierają tak samo jak ludzie, owszem dorastają w trochę innym momencie, ale w gruncie rzeczy możemy ich tutaj przypisać do kategorii ludzi. Enty czy też entowie są jeszcze bardziej problematyczni, ponieważ pojawiają się bardzo późno i nie są bardzo dokładnie opisani, nie poruszają się gdzieś daleko naprzód, więc nie da się po prostu opisać ich upadku. Z tego powodu zostaniemy przy trzech pierwszych. Rozpocznijmy od Ainurów. Czyli jak wygląda kwestia upadku? Otóż bardzo ważnym dla nas tekstem, poza samą historią Śródziemia, będzie list z mniej więcej 1951, on nie jest dokładnie datowany, do Miltona Oldmana, pracownika amerykańskiego wydawnictwa. List, który był napisany po to, żeby przekonać wydawnictwo o tym, że dobrze będzie wydać Silmarillion. Ale historia jego powstania jest tu dla nas ważna. Ważne jest to, że Tolkien wkłada tam swoje koncepcje dotyczące upadku zapisane w 1951 roku. No i zaczynamy od tego, że upadek jest podstawową drogą do powstania historii, tak? Historia nie może istnieć bez upadku. Słowo fall będziemy tutaj widzieć wielokrotnie i wszystkie historie dotyczą upadku, tak? No i rozpoczynamy, jak mówię, tutaj niewiele osób czytało zapiski Tolkiena, które zostaną opublikowane jako Historia Śródziemia, a miałyby być Silmarillionem. No więc Ainur Mindale, muzyka Ainurów zostaje opisana w ten sposób. Właśnie rozpoczynamy od kosmogonii. Tutaj to kosmogonia po prostu ma odwoływać nas do pieśni Ainurów i jednoznacznie jest ona powiązana z upadkiem aniołów, tak? A fall of angels, we should say. Oczywiście różni się sposobem, cała kosmogonia różni się też od szeroko rozumianych kosmogonii chrześcijańskich, bo niewiele, raczej bardzo mało kosmogonii chrześcijańskich tworzy świat z muzyki. Jak to wcześniej było powiedziane, to jest raczej koncepcja starogrecka. No ale mamy upadek aniołów. I teraz, proszę Państwa, dwa dłuższe cytaty z muzyki Ainurów. No i co tutaj zauważamy? Melkor nie jest największym z Ainurów. Melkor wśród Ainurów ma niektóre z największych darów. Manwë Sulimo jest praktycznie mu równy, tak? Tylko mają inne dary i na co tutaj należy zwrócić uwagę? Na to, że Melkor poszukuje samotnie. Że Melkor chciałby stwarzać, poszukuje samotnie. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że przekształca muzykę na swój własny kształt, wplata swoje wizje w muzykę. Niektórzy inni Ainurowie się do niej dostosowują. To jest wizja może nawet bardziej, powiedzmy, z dziedziny pewnej wiedzy ogólnej chrześcijańskiej niż z dziedziny czysto biblijnej, bo upadku aniołów jako takiego opisanego dosłownie w Biblii nie znajdziemy. Tak, znajdziemy fragment u Izajasza, jakże upadłeś, synu Jutrzenki. Znajdziemy fragment w Apokalipsie, ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba, ale bezpośrednio opisany upadek w taki sposób jak tutaj, to będzie prędzej inspiracja miltonowska, powiedzmy. To jest prędzej raj utracony niż czysto Biblia, ale upadek Melkora oczywiście jednoznacznie jest upadkiem aniołów, czy też bardziej upadkiem jednego anioła, który pociąga za sobą. Tutaj jednoznacznie działanie Melka jest pierwsze. Pociąga za sobą upadek wszystkich pozostałych. Znaczy nie wszystkich pozostałych, ale określonej grupy pozostałych. I cóż tu mamy ciekawego? To jest tekst bardzo wczesny. I ten tekst się praktycznie nie zmienił. Taki jak mamy tekst tutaj, tak z drobnymi zmianami stylistycznymi przesuwa się on przez kolejne wersje. Kolejne wersje, które Christopher Tolkien opublikował w Historii Śródziemia. Znaczących zmian tam nie ma. Zmiany są co najwyżej stylistyczne. Teraz przejdźmy do następnej rasy myślącej, do elfów. Otóż
Tutaj, proszę bardzo, kontynuujemy tekst listu 131. Tutaj fragment na szaro jest ciemniejszy, ponieważ jest mniej ważny. Ważne dla nas jest, co, o czym jest dokładnie historia. Historia jest o upadku, tak? The fall of the most gifted kindred of the elves. I następnie wygnanie z raju. Ustawiałoby to nas w perspektywie Księgi Rodzaju, w perspektywie upadku Adama i Ewy, ale zobaczmy, co się stanie dalej. Otóż upadek spowodowany jest przez zaborczy stosunek Feanora i jego synów do klejnotów, do Silmaril. I cóż następnie, to dalej cytuję z tego listu. Jak mówię, to jest pierwszy raz, kiedy ktoś zupełnie niepowiązany z Tolkienem czyta bardzo skrótowe streszczenie Silmarillionu. I otóż upadek zostaje pokazany w optyce przysięgi synów Feanora oraz następnie w optyce wojny w raju. Zwracam Państwa uwagę, trzecia linijka od dołu, War in Paradise i następnie The Slaying of Elves by Elves. Z czym nam się to będzie kojarzyło? Elf zabija elfa. Oczywiście biblijnie jest to historia o Kainie i Ablu i w tej najbardziej optyce należy oglądać upadek elfów. Pierwszym upadkiem elfów jako całej rasy, nie jako pojedynczego elfa, bo jednak sam upadek moralny Feanora nie jest upadkiem jeszcze wszystkich Noldorów, ale tutaj mamy już upadek większej grupy. Upadek elfów następuje w momencie, w którym podążają oni za Feanorem i w momencie, w którym zabijają Solos Impich w pierwszej wersji i w dalszej wersji Telerich, czyli w Alcalonde, będzie jej przystani, dokonują kinslaying, czyli dokonują dokładnie tego, czego Kain dokonał na Ablu. Zabicie kogoś ze swojej własnej krwi. I tutaj Doom of the Noldor, też w dość wczesnej wersji, czyli przeznaczenie Noldorów, w późniejszych wersjach wypowiadane przez Mandosa. Otóż, cóż tu mamy? Mamy dokładnie stylistykę związaną właśnie z zabiciem Abla przez Kaina. Krew twojego brata woła tam mnie z ziemi i tutaj właśnie też mamy informację. For blood you shall render blood. Tak, oddacie krew za krew. I pozostaniecie bardzo długo w harach Mandosa, nawet jeśli ci, których skrzywdziliście, prosiliby o to, żebyście zostali uwolnieni. Więc elfy upadają poprzez działanie w gruncie rzeczy bardzo bliskie zabiciu Abla przez Kaina. I oto przechodzimy do trzeciej rasy myślącej. I tu pojawia się nam dość ciekawa przemiana. Rozpocznijmy od 51 roku. Proszę sobie przeczytać tekst. I oczywiście łatwo jest zauważyć kluczowy fragment. The first fall of man. Pierwszy upadek człowieka się nie pojawia. Pierwszy upadek człowieka nie ma mieć miejsca w Silmarillionie. Ludzie pojawiają się w pewnym momencie, jak wszyscy wiedzą, w momencie zapalenia słońca. I w gruncie rzeczy ciężko jest stwierdzić, co się z nimi wcześniej stało, tak? Ale the first fall of man sugeruje, że upadków człowieka było trochę więcej. Czyli jeśli nie pierwszy, the first fall of man, to co? Otóż problemem z ludźmi od wczesnych wersji Silmarillionu jest coś, co Tolkien ojciec określa jako the treachery of man, czyli zdrada ludzi. We wczesnej wersji to jest, zresztą jak widać po słownictwie, tak, Fankil, goblins zamiast Noldor, Boże, nie zamiast Noldor, goblins zamiast orks, fairies zamiast elves. To jest bardzo wczesna wersja tekstu, który następnie przez różne przemiany wyewoluuje w to, czyli w bitwę nieprzeliczonych łez. I oczywiście nie wszyscy ludzie, oczywiście pozostają ludzie wierni Eru, ale podstawowym upadkiem człowieka we wczesnych wersjach Silmarillionu jest zdrada. Zdrada grup, które przybyły ze zachodu, tak? Zdrada wobec Noldorów, zdrada po prostu w wojnie z Melkorem.
Ale co się dzieje dalej? Pojawia się nam, zaledwie w 8 lat później, pojawia się nam upadek człowieka. W tekście, który, jeśli nie jest się bardzo zaangażowanym tolkienistą, jest raczej mało znanym, czyli w rozmowie Finroda z Andert. Tekście, który jest prawdopodobnie najbardziej wprost chrześcijańskim tekstem z kręgu Ardy. I tutaj fragment, oj, się przesunął, więc samego końca nie macie państwo, ale tutaj wypowiada się Anred w rozmowie z Finrodem, w rozmowie jednoznacznie filozoficznej i bardzo trudnej. Opowiada o momencie, w którym ludzie się obudzili, jeszcze nie poznali elfu, jeszcze są tylko na wschodzie. I co się dzieje? Ludzie mają w miarę klasyczny grzech pierworodny. Wiedzą o istnieniu Boga, ale porzucają wiarę w Eru, wiarę w jedynego i zaczynają czcić głos. W większych fragmentach tego tekstu głos jeszcze im mówi o tym, że powinniście się bać śmierci. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale w gruncie rzeczy, co się dzieje? Ludzie zaczynają czcić, powiedzielibyśmy najogólniej, szatana, diabła, tak? Upadkiem nie tyle pierwszych ludzi, bo nie mamy tutaj pierwszych rodziców, ale upadkiem ludzi na początku ich historii na Ardzie jest bałwochwalstwo. A tutaj, proszę państwa, komentarz samego Tolkiena. Ten fragment, który był na poprzednim fragmencie, na poprzednim slajdzie, był prawie od razu wykreślony. I co pisze o tym, o nim sam Tolkien? Sam Tolkien ojciec. Otóż zastanawia się, czy w ogóle powinny legendy o upadku człowieka być omawiane w tekście Silmarillionu, bo rozmowa Finroda z Andred miała w końcu jakoś tam być włączona w treść Silmarillionu. I czego się obawia? Obawia się tego, że jeśli włączy taki fragment, to Silmarillion już zupełnie zostanie parodią chrześcijaństwa, tak? Że już w tej chwili wygląda jak parodia chrześcijaństwa. Swoją drogą, dlaczego wygląda jak parodia chrześcijaństwa? To niezwiązane z moim tematem, ale jako glosa do mojego przedmówcy. Otóż dlatego, że Bóg miałby się inkarnować w Ardzie, tak? Że ludzie wierzą w to, że jedyny zstąpi na Ardę i przybierze ciało, tak? Więc z tego powodu Tolkien obawia się, że przy włączeniu jeszcze historii o upadku człowieka całość stałaby się parodią chrześcijaństwa. Z tego to pokazałam państwu trzy upadki. Upadków jest wiele więcej. Mogłabym tu jeszcze poruszyć sprawę Numenoru, który jest w znacznej mierze w optyce biblijnej, bo to jest optyka dla odmiany, powiedziałabym, Księgi Królów, czy też nawet raczej kronikarza. Optyka odwrócenia się od Boga i bałwochwalstwa i następnie upadku. Ale pokazuję państwu pierwsze upadki i rozwój. Bardzo ciekawy rozwój, zwłaszcza z tym, że najpierw upadku ludzi nie miało być. Ludzie mieli się pojawić już od razu jako istoty upadły. A jednak potem zostaje opisany upadek ludzi i zostaje opisany właśnie w ten bardzo ciekawy sposób. I tego to dziękuję państwu za uwagę.